Mi się, że w porządku w porządku. Witam Was w grze, która nazywa się Honkai Star Rail w serii o tym samym tytule. I zacznijmy od tego, że już momencik, jeżeli dzisiaj jest czwartek, to nagrywam to na piątek, czyli już jutro, 8.00, widzimy się o 13:30 na live streamie od twórców do aktualizacji 1.2. Będziemy symultanicznie tłumaczyli. Już się do mnie pozgłaszała ekipa, która chce ze mną być na tym streamie, więc zapraszam mocno i serdecznie. Startujemy godzinę o 13:00, drobna rozgrzewka, potem wskakujemy na Twitcha, zobaczyć co twórcy mają nam do powiedzenia na temat nadchodzącej aktualizacji. Przetłumaczymy. Wszystko, podzielimy się wrażeniami I pa, lecimy do domu, każdy zająć się swoimi sprawami Więc jeżeli jutro macie czas Na przebieżkę szybką Lub nie, po tym co będzie w aktualizacji 1.2 To zapraszam Widzimy się na żywo, na streamie Zapis oczywiście będzie tutaj na YouTube Pojawi się po paru godzinach Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, które się podziały To czy się myliłem, czy jednak jest sytuacja Troszkę inna niż mi się zdawało Bo ostatnio zrobiłem, przedwczoraj zrobiłem Bodajże rant na temat PR-u Bo cały PR został zrzucony Plus, minus w tym samym momencie, kiedy Mihojo Hoyover's Cognosphere odpalało się z PR do Genshin Impact, do Fontaine, do 4.0 i do 3.8 do aktualizacji, która właśnie tam weszła. Więc wydawało mi się, że cały PR poszedł. Nie poszedł cały, bo z jednodniowym opóźnieniem myśmy dostali Fusiu, która w, na pozostałe kraje, na pozostałe grupy językowe, kontynenty poleciała tego samego dnia co Dunhang Il, Więc nie wiem dlaczego zostało to rozbite. U nas było jakoś inaczej, sensowniej, ale to nie ma sensu, kiedy w innych krajach poszło wcześniej. A teraz po trzech dniach, czyli wczoraj z was Perspektywy poleciał drip do trzeciej postaci, która powinna być, czyli do Lynx, i tutaj pojawia się moje pytanie: bo nie wydaje mi się, żebym się mylił, bo to wciąż jest zrobione bardzo głupio, ale nie tak głupio jak mi się zdawało. Wygląda na to, że team od Honky Asteraela w przeciwieństwie do teamu od Genshina myśli w ogóle, rozbili drip na co najmniej 3 dni, co oznacza, że jest to znacznie przyjemniejsze do uknięcia, znacznie lepsze do wchłonięcia. Jednego dnia się ludzie hypują Dunk Ilem, drugiego dnia hypują się Fusiu, a trzeciego dnia hypują się Lynx. Jest to dużo lepiej rozegrane niż wszystko naraz to jest raz, a dwa, że zapowiedź livestreama też była jeden czy dwa dni wcześniej, więc to się układa sensownie. Jedyny problem jest, że rzucili to w tym samym tygodniu, w którym były zapowiedzi różnych rzeczy do Genshina, był teaser, była aktualizacja zaraz potem, wystartowała beta, jest wyciek wszystkich informacji. Gdyby to przesunąć o tydzień w jedną lub w drugą stronę, obojętnie mi, czy Genshina, czy Honkaja, żeby to się nie pokrywało ze sobą, to ten PR byłby wtedy bardzo dobry z perspektywy Honkaja, z perspektywy Genshina od dwóch lat jest bez większych zmian, walą co mają i nie zastanawiają się, kiedy tym walą i jaki jest dobry termin, żeby to wszystko poszło. Ja patrzę na to z perspektywy tak bardziej globalnie, bo ja wiem, że na przykład jak u nas jest live stream, to znaczy u nich jest livestream, ale my siedzimy u nas, to jest takie am. Um, beznadziejna godzina w ogóle nie pasuje, ale w Ameryce kiedy jest lepszy czas tam dla nich na oglądanie tego, tak samo Chiny i tak dalej, więc to jest synchronizacja nie pod nas. Co nie zmienia faktu, że jest beznadziejna synchronizacja nawet pod Amerykę, więc a czy się myliłem? Nie wydaje mi się, ale dochodzę do wniosku, że przynajmniej. Team od Honkaster Raila myśli, co robić z PR-em, w przeciwieństwie do Gęszynowców, którzy w ogóle nie myślą. Absolutnie w ogóle nie myślą. Więc lecimy dalej, bo drip miał być tak naprawdę szóstego. Spodziewaliśmy się, że drip poleci szóstego, czyli dzisiaj z mojej perspektywy, z waszej perspektywy wczoraj. Dziś jest ten dzień, kiedy faktycznie drip od Honka Jasta Raila miał polecieć. Wszystkie trzy postacie miały się pojawić dzisiaj dokładnie, więc, to znaczy wczoraj dokładnie z waszej perspektywy. Z bardzo duże zdziwko, jak to zostało rozegrane, no ale wydaje mi się, że zostało rozegrane tak łącznie. W sumie znacznie lepiej niż mi się na początku wydawało, że jest. Więc uwaga, widzu, narzeka mniej wizu docenia, że jest to zrealizowane dużo, dużo, dużo lepiej. Gężynowcy, naprawdę nauczcie się od Honkaja czegoś, bo tutaj, a zresztą do tego przejdziemy na spekulacjach i spoilerach, więc skoczmy sobie tutaj na Twittera do tego, co twórcy mają nam do pokazania, a to jest Links. Nowa postać charakter kart do Links. W rodzinie Landau są rzeczy bardzo proste. Na przykład jeżeli chcesz coś zrobić, to po prostu idź i to zrób. Okej, okay, w sumie bardzo, bardzo sensowne podejście do życia. Najmłodsza z córek rodziny Landau jest jednym z najlepszych eksploratorów ekstremalnych przestrzeni Bela Bok. Jest zdolna do robienia fantastycznych rzeczy, pomimo pozornego braku motywacji, jaki posiada. Tutaj jest ciekawa sytuacja, bo to mi się kojarzy z niektórymi iteracjami Sherlocka Holmesa, kiedy on totalnie był niezainteresowany robieniem czegokolwiek, ale kiedy się już zmobilizował, to robił fantastyczne rzeczy. Zresztą, jeżeli mówimy o Sherlocku w książkach, nie serialach i filmach, w książkach jego brat był jeszcze bardziej cwany, ale jeszcze bardziej leniwy i niezainteresowany robieniem czegokolwiek, więc, ok. Takie jakieś tam skojarzenie odległe. Ona tylko się wydaje, że jest introwertykiem, i to leniwym przy czym, unika jakiejkolwiek socjalizacji z ludźmi. Już widzę dla niej miejsce w swoim teamie, chyba będę rolował po tą postaci jeżeli aaaa z kim ona... Dobra, zaraz do tego przejdziemy, bo mam drobne spekulacje na ten temat, więc... A jeżeli chodzi o to, co jest zbędną socjalizacją, to można by powiedzieć, że każda socjalizacja jest zbędna. Anglojęzyczny voice acting to jest Risa May jeżeli chodzi o chiński, japoński i koreański, przepraszam, nie jestem w stanie tego nawet przeczytać. Dajcie znać, co myślicie na temat prezentacji tej postaci. Z mojej strony mega, dopiero zauważyłem, że ona ma te takie diamenciki tutaj nadrukowane na, 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 na nóżkach, na, na, na spodenkach, więc jest takie um, tak klaunowa to nagle zaczęła wyglądać, ale dalej po całości mam vibe pory na przygodę i Fina, on się bodajże nazywał, ta, albo raczej Fininy, nie, fi, 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 była ta żeńska wersja z jakiegoś tam odcinka czy, czy z fandomu, nie, pamiętam, pamiętam tylko arty z żeńską wersją Fina i to było takie ok nice, więc mam vibe tego po całości, więc przechodząc dalej chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie Pada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Więc przypomnijmy tak tylko na szybko o co chodzi z links bo informacje jakie w moim kierunku teraz poleciały od ludzi, którzy gdzieś tam coś tam szurają na betach, to znaczy nie bezpośrednio w moim kierunku, to nie jest mój prywatny insight. Bardzo daleko mi, jeżeli chodzi o honkaja starella do sytuacji, którą mam w Gymshinei, więc troszkę depresyjne to jest, że pomimo walenia głową w ścianę od kilku ładnych tygodni, jak już nawet nie miesięcy, efekty są zerowe. Nie udało mi się wygrzebać żadnego lepszego tego insideu. no ale przechodząc jeżeli chodzi o to, czego się dowiedziałem to, że Lynx sprawiła, że mono drużyny, albo około mono drużyny są nieporównywalnie mocniejsze niż były do tej pory i Lynx jest dobrym wyborem, żeby zastąpić pięciogwiazdkowych healerów, którzy w grze są, tylko dlatego, żeby mieć tą jedną postać quantum więcej i wykorzystać parę trików jeżeli dobrze rozumiem kontra content, który się dopiero zbliża, więc tam gdzie ona jest testowana, na aktualizację 1.3, e, chyba tak to content, który tam mają przykład jest robiony z myślą między innymi o Lynx, więc jeżeli macie takie postacie jak Silverwolf, Silly, Lynx tutaj właśnie i ktoś tam jeszcze, Fusiu, tak, jeszcze Fusiu, do tego ten zestaw jest podobno orający wszystko. Zobaczymy, jak będzie, bo tu może być drobne zamieszanie, ale jeżeli mam przypomnieć, o co z Link schodziło, to jest czterogwiazdkowa postać. Quantum The Abundance. Jej basic attack będzie zadawał obrażenia tam skalujące się do hapsów. Praktycznie wszystko u niej skaluje się do hapsów. Ona zdejmuje debuffy z allies'ów leczy ich i wszystko w sumie opiera się o hapsy u niej, więc jest to postać, z której można wyciągnąć bardzo dużo do drużyn, szczególnie monoquantum. Nie brałem wcześniej pod uwagę w ogóle monodrużyn, a teraz wydaje mi się, że idę totalnie w tym kierunku, więc. Mamy drobną ramówkę na temat aktualizacji zbliżających się, więc to jest za Capimero i ostatnia aktualizacje są bardzo sus, więc weźcie pod uwagę, że to jest to, o czym już raz mówiliśmy, tylko wersja odświeżona sus. W aktualizacji 1.2 będzie na nas czekał w pierwszej połowie Blade, w drugiej połowie Kafka oraz Luka. Oczywiście Blade i Kafka, pięciogwiazdkowi Luka, czterogwiazdkowi i tutaj jest drobna zmiana, jeżeli chodzi o aktualizację 1.3, bo mieliśmy wcześniej kolejność jest nieznana, a teraz jest kolejność mocno sugerowana. Wcześniej sugerowaliśmy się, że Fusiu ma być w pierwszej Połowie, Dang Hang Il w drugiej. Wygląda na to, że będzie odwrotnie. Dunk Hang Il w pierwszej połowie, Fusiu w drugiej połowie. Nie ma jeszcze potwierdzenia. To jest bardzo sus. Nie przywiązywałbym do tego wagi. I z dwóch różnych, tak jakby źródeł, poleciała informacja. Jedna mówiąca, że links będzie bankowo z Fusiu, a druga, że links będzie w pierwszej połowie, co się wyklucza. Więc tak jak mówię, to z dużym przymrużeniem oka. Przy okazji jest lekka sugestia, że w aktualizacji 1.4 będzie mieli Jinglu i Topas i Topas będzie w pierwszej połowie, a Jinglu w drugiej. To jeszcze bardziej sus jest, bo To, to było w takim moc. Mrużeniem oka i mruganiem w moim kierunku, że nie zrozumiałem o co chodzi, może morsem to mnie coś nadawali, ale nie zrozumiałem tego. Cała reszta jest bez większych zmian. Pamiętajcie, że wciąż trwa check-in web event. I jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca, aż do teraz, to dziś powinien być dzień 7, a w nim taśmy, co oznacza, że za 6 dni będzie druga paczka ze Stellar Jade'ami z trzech po 20 Stellar Jade'ów, każdej łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe daily. A jeżeli gracie w Genshin, to sytuacja jest bardzo podobna. Jesteśmy tutaj dnia 7 na morze i zbliżamy się do dnia 11. Gdzie są primogemy. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni, lisi Magowie. Wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi Arcy Magowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosom i arcy. Dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. I Lisi Twitcher Nauci, Twitcher, dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest Twitcher, potężna jesteście Twitcher Osom. Na Twitchu widzimy się już jutro na tłumaczeniu, więc zapraszam na to. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Będą na pewno streamy bardzo gęszinowe w najbliższym czasie, żeby spróbować, wypstrykać trochę czasu i zobaczyć, czy wizu dost Dostanie jakieś nagrody, czy też dostanie mail od Michał z informacją, że no, ciuś, ciuś, dla ciebie nic, bo ty gadasz o spekulacjach i spoilerach. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzwonka, świetnych, pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże karędzi wam sprzyja, się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć. Już jutro, miłego, do następnego i hej! Zacząłem się nastawiać na links Jeżeli links będzie z Fusiu, będzie rolowany. Jeżeli Links będzie z Fusiu, to będzie rolowane jak mi się uda. Znaczy, nie, dobra, nie będę miał tyle rolków, żeby bankowo złapać, ale fajnie by było złapać i Fusiu, i Links, i będzie takie łód, wood. I akurat przyda mi się, bo teraz już potrzebuję dwóch drużyn do robienia tam tych pseudoabysowych rzeczy.